Dzień dobry Państwu, znajdujemy się na kongresie 3W, a ja chciałam dzisiaj porozmawiać z Panem na temat ESG. To jest takie hasło, które zyskuje w ostatnim czasie na popularności, prawda? Chciałabym zapytać, co to właściwie jest? Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. ESG to zdekoduje ten skrót E, czyli Environmental, środowisko, S, Social, G, Governance. Ale dlaczego na 3W? Bo to jest faktycznie ciekawy element, bo 3W służy, czy jest pewnym elementem zarządzania czymś, co nazywamy z jednej strony ryzykiem ESG, ale także miarą zrównoważonego rozwoju. A jeżeli mówimy o technologiach 3W, czyli wodzie, wodorze, węglu, czyli takie zasoby, które są zasobami przyszłości, które mają zapewnić bezpieczeństwo dla klimatu, środowiska, zapewnienie rozwoju energetycznego, a także przyszłych pokoleń, to jest definicja zrównoważonego rozwoju. I ten link pomiędzy definicją a pewną miarą zrównoważonego rozwoju to jest bardzo dobre połączenie. A jaką rolę w tym wszystkim pełni Bank Gospodarstwa Krajowego, bo wiem, że też wspieracie różne firmy w zakresie ESG właśnie. Tak, wspieramy firmy, ale żeby powiedzieć dlaczego i w jaki sposób, to dwa słowa na temat dlaczego ESG w ogóle jest potrzebne. Jest potrzebne przede wszystkim dlatego, że regulator wprowadził pewne obowiązki dotyczące raportowania, mierzenia tego ryzyka, ale z drugiej strony to jest dzisiaj chyba jedyny mechanizm, który pozwala przedsiębiorcom, ale także bankom patrzeć i raportować, w jaki sposób wpływamy na środowisko naturalne, społeczeństwo, w jaki sposób chronimy klimat, jak wypełniamy te 17 celów ONZ związane z zrównoważonym rozwojem, a przyszłość nasza i świata oparta jest właśnie o ten mechanizm. Bank Gospodarstwa Krajowego jako Bank Rozwoju te mechanizmy już prowadzi od 2001 roku, kiedy wprowadziliśmy nową strategię i jednym z filarów jej realizacji jest właśnie zrównoważony rozwój. W ramach tego filaru otworzyliśmy duży projekt, w którym wdrożenie modelu zarządzania ryzykiem, ale także funkcjonowania banku jest oparte o zasady ESG. W tej chwili prowadzimy między innymi program z PARP-em, który jest programem edukacyjnym, programem, który uświadamia przedsiębiorcom, szczególnie tym małym, tym średnim, dla których te mechanizmy są chyba najtrudniejsze do wdrożenia, bo one naprawdę nie są proste, a wymogi do dobrej realizacji tych kwestii są dosyć wysokie. A dlaczego muszą to wdrażać? Bo duże firmy również są już dzisiaj objęte tymi mechanizmami, muszą mieć stosowne strategie, muszą raportować, prowadzić ujawnienia i pokazywać, nie tylko od strony deklaratywnej, w jaki sposób wpływamy na te elementy środowiskowe czy społeczne, tylko co osiągamy w ramach tych działań. I to jest taka zmiana jakościowa, bo we wcześniejszych latach wiele firm miało te strategie, ale one były tylko o charakterze deklaratywnym. Dzisiaj musimy się wykazać pewnymi faktami i faktycznym wpływem. Ale też trzeba powiedzieć, że Bank Gospodarstwa Krajowego uzyskał wysoki drugi poziom ratingu przyznawany przez Sustainable Fitch, prawda? Tak, i co z niego wynika? Taki audyt wykonywany jest przez agencję wyspecjalizowaną do tego typu funkcji. Ona ocenia po pierwsze, w jaki sposób bank ma system zarządzania tym ryzykiem, jakie wprowadził mechanizmy, jakie ma regulacje, w jaki sposób ma zgromadzone kompetencje, bo jednym z istotnych elementów było zgromadzenie takich kompetencji, które wcześniej nam do naszej działalności nie były potrzebne. To są inżynierowie środowiska, ludzie od technologii, kompetencje dotyczące zarządzania i raportowania odpowiedniego, więc to są takie rzeczy, kiedyś w działalności bankowej nie były potrzebne. I ten cały element, ale także nasz model biznesowy, który ocenia nie tylko finansowe aspekty funkcjonowania firm, ale także właśnie aspekty oddziaływania na środowisko i społeczeństwo. Jest to dodatkowy element oceny przedsiębiorstw i ocena tego wypadła nam bardzo wysoka, co bardzo mnie cieszy. Super. A ja chciałabym jeszcze powrócić do tej idei 3W. Jak Pan ocenia implementację w przypadku firm, różnych firm, które obserwujecie, które wspieracie w biznesie? Jak to wygląda, jeżeli chodzi o wdrażanie tej idei 3W? Oceny tutaj trudno dokonać w takiej formule, jak Pani mówi, czy są już przedsiębiorstwa, które już coś wdrożyły, jakie mają efekty. Tylko patrząc, ile przedsiębiorstw jest zainteresowanych i uczestniczy w
tej idei 3W. I to nie są tylko przedsiębiorstwa, ale to są przede wszystkim naukowcy, to są także administracja, czyli jest to tak naprawdę stworzenie pewnego ekosystemu do tego, aby te technologie rozwijać, wdrażać. Oczywiście, że rola banku i taka nasza rola tutaj jest, żeby być tym mechanizmem finansującym i te projekty faktycznie powstają i wierzę, że w niedługim czasie będzie można powiedzieć konkretnie, jakie projekty wyrosły w ramach inicjatywy 3W, jak będą wpływały na nasze otoczenie, na naszą gospodarkę i jestem przekonany, że rola BGK jako instytucji finansującej będzie tutaj bardzo dużo. I coraz większa pewnie. I coraz większa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję.